jeżeli chodzi o stricte naszą branżę gamingową, gier, to ludzie sobie myślą, że to jest tylko robienie gier, na przykład na konsole, na pecety, na mobile, ale teraz wchodzi technologia VR-owa, AR-owa, bardzo perspektywiczna technologia, która jakby pokazuje, że możemy robić projekty właśnie interdyscyplinarne na pograniczu medycyny. Możemy badać fale mózgowe jakiegoś człowieka, tak? Możemy leczyć ludzi w różne tam sposoby, możemy na przykład robić symulatory, możemy nawet poprzez technologię AR-ową, VR-ową sterować różnymi urządzeniami zdalnie. Także myślę, że możliwości jest bardzo dużo i jeszcze wiele, wiele różnych innowacyjnych projektów przed nami. Czy branża może nas w jakiś sposób zaskoczyć? Oczywiście, że może. Cały czas powstają nowe, innowacyjne projekty właśnie na pograniczu różnych tam specjalizacji, technologii w połączeniu z grami. Nasza spółka często tworzy właśnie takie projekty w połączeniu gry plus na przykład siłownia. Tutaj konkretnie mówię o technologii VR-owej. Dużo symulatorów też się obecnie tworzy. Nawet można powiedzieć, że obecnie trend na technologie VR-owe jest wzrostowy, chociażby z racji tego, że Mark Zuckerberg ogłosił, że będzie dużo zatrudniał informatyków w ramach tej technologii, więc warto się tym interesować. Zapotrzebowanie cały czas rośnie, ludzie moim zdaniem nie przestaną grać, będą grać cały czas, a poza tym systematycznie z roku na rok branża rośnie około 10%, więc jest co robić i jest pole do popisu. Sam byłem kiedyś studentem, na uczelni się uczyłem, zdobywałem swoją pierwszą wiedzę. Zdobywałem sukcesy, obecnie prowadzę firmę gamingową, natomiast można mnie spotkać również na uczelni jako wykładowcę. Michał Ręczkowicz, twórca i właściciel Premit Games.